Cześć, dzisiaj nie będziemy zjeżdżać, nie będziemy też podjeżdżać ani brodzić rowerem w błocie. Porozmawiamy z menadżerem systemów e-bajkowych Krzysztofem Kłosowskim. Cześć, bardzo miło. Cześć Krzysztof, na początku powiedz, czym zajmujesz się w firmie Cross? Zajmuję się nie tyle e-bajkami, co zajmuję się systemami wspomagania rowerów elektrycznych, czyli są to silniki, wszelkie kablowanie, baterie, wyświetlacze. Komponenty, których często nie widać w rowerze, a o których też warto rozmawiać. Zacznijmy trochę na odwrót. Powiedziałeś o komponentach, których nie do końca widać. Przyniosłeś ze sobą dwie baterie. Czuję ogromną różnicę, bo tutaj ewidentnie prawa ręka szybciej zmierza ku podłożu, a tą jestem w stanie trzymać w powietrzu. To pewnie jak widać od razu nie ma na przykład złącza w jednej baterii, ponieważ jest to tylko prototyp. Jest to tylko obudowa. W takiej baterii mamy ukryte ogniwa, czyli takie paluszki. Czyli wygląda takie jak standardowe paluszki, tak? 1,5 V, troszkę większe. No, akurat nie 1,5, 3,6, 3,7 V. W takim akumulatorze, to jest akumulator baterii, mamy 40 takich ogniw. I one nam definiują finalną pojemność takiej baterii. Tu na przykład mamy 504 Wh. Jeśli sobie na przykład przyjmiemy wartość silnika o mocy 250 W, można założyć, że na takiej baterii pokonamy około 70 do 110 km. Oczywiście to zależy od trybu wspomagania, tak? Mamy wstrzymano 3 tryby wspomagania: ekonomiczny, pośredni i tryb boost. Jeśli wybierzemy sobie boost i pojedziemy w górach, dodatkowo w jakimś ciężkim terenie, to oczywiście ten zasięg nam spadnie. Natomiast w normalnych warunkach, po płaskim asfalcie, czy też lekko pagórkowatym, to jest to jak najbardziej realne do osiągnięcia. Dla kogo przeznaczone są takie rowery? Bo cały czas gdzieś można chociażby w internecie spotkać zarówno zwolenników, jak i przeciwników rowerów wspomaganych elektrycznie. Nie można jasno powiedzieć, że to jest rower dla tylko starszych, bądź grup ludzi niepełnosprawnych. Nie, to broń Boże, to tak nie działa. Ten rower jest przeznaczony tak naprawdę dla każdego. Sam znasz z doświadczenia, na takim rowerze jesteś w stanie się zmęczyć tak samo, albo nawet bardziej. Są to zupełnie nowe doznania. Kto nie spróbował takiej jazdy na rowerze elektrycznym, może mieć mylne przeświadczenie, że ten rower sam pojedzie, co jest zupełną nieprawdą, ponieważ musimy zawsze pedałować, tak? Tak, wiele osób myśli cały czas chyba, że jest to jak skuter. Zgadza się, natomiast tak nie jest, ponieważ zgodnie z prawem i przepisami skuter to urządzenie, które będzie posiadało manetkę, więc jeśli mamy rower elektryczny wyposażony w manetkę, to z automatu już to rowerem elektrycznym nie jest, a właśnie skuterem. Czyli rower elektryczny wspomaga nas w czasie jazdy, ale nie jedzie za nas. To jest system, który wspomaga nas tylko w czasie jazdy. A czy na przykład silniki różnią się w rowerach od tego, jakie jest przeznaczenie tych rowerów? Na przykładzie Shimano mamy 4 grupy takich silników, czyli od E5000 przez E6000, 100, E7000 do E8000. Te dwie pierwsze grupy są przeznaczone do użytku miejsko-trekkingowego tak naprawdę. Te wyższe grupy, czyli E7000 i E8000, to jest użytek terenowy. A powiedz, czy są jakieś ograniczenia dotyczące użytkowania, na przykład, nie wiem, warunki atmosferyczne? Tutaj nie ma takich ograniczeń, ponieważ systemy te są odporne na działanie wody, na zachrapania. I taka ogólna zasada dla bezpieczeństwa, to w dłuższym przechowywaniu powinno być to około 80% naładowania, natomiast w warunkach zimowych, kiedy wiemy, że ten rower nie jest użytkowany często, powinniśmy pamiętać o tym, aby co 2 miesiące podpiąć taki rower do ładowarki, aby po prostu sprawdzić, czy na pewno bateria jest naładowana. Gdybyś miał naszych widzów zachęcić do jazdy na rowerze elektrycznym, jakich 3 argumentów byś użył? Po pierwsze, radziłbym na początku oczywiście znaleźć miejsce, gdzie taki rower możemy sprawdzić, przetestować. Tak, aby dealer lub osoba, która prowadzi takie testy, dostosowała taki rower do naszych możliwości i potrzeb. Po drugie, jeśli miałbym zachęcić kogoś do takiego roweru, to zapytałbym się, kiedy ostatnio ktoś przejechał tak ogólnie rowerem, kiedy ktoś przejechał załóżmy 60 km w terenie. Często po prostu nie mamy sił, żeby pojechać tak daleko. Jasne. Są podjazdy, które są bardzo ciekawe, są bardzo wymagające, a taki rower nam pomaga po nie wjechać, tak? Także drugi argument, możemy zobaczyć więcej. Trzeci argument to, że możemy jechać z rodziną, możemy jechać z przyjaciółmi, którzy niekoniecznie mają tyle sił, co na przykład my, tak? Co z tego, że na przykład ty przejdziesz spokojnie 100 km i nie będzie to dla ciebie duży wysiłek, a załóżmy twoi znajomi nie będą chcieli z tobą pojechać, bo znają cię i stwierdzą, nie, no z nim nie pojadę, bo przecież on jeździ za szybko i nie utrzymam się tam. Jako trzeci argument powiedziałbym, że faktycznie jest to możliwość spędzania czasu razem po prostu. Nie ma co rozgraniczać, że tylko ci słabsi powinni korzystać z tych rowerów. Może być tak, że ktoś
w wieku, załóżmy, 60 lat, jeździ jeszcze normalnym rowerem, bo jest w formie, ale chce wciągnąć kogoś w ten sport, tak? Czy to swojego syna, czy wnuka. Dla wielu ludzi to przeżycie samej jazdy jest już wystarczającym elementem, tak? A powiedz, jak zmieniły się rowery elektryczne w ofercie crossa w porównaniu do ubiegłego roku? Stopniowe wchodzenie w kategorii roweru z baterią zintegrowaną. Raczej bateria, która jest ukryta w dolnej rurze, tak? Nie widzimy jej na pierwszy rzut oka, ona jest schowana, lepiej zabezpieczona. Po prostu lepiej wygląda. Ale możemy tę baterię normalnie wyciągnąć do ładowania, czy jesteśmy skazani na... Możemy ją ładować zarówno zamontowaną w rowerze, jak i możemy ją wyciągnąć. W warunkach zimowych warto czasem tą baterię z roweru wyciągnąć, bądź też łatwiej jest zabrać samą baterię do domu niż cały rower. I jakie jeszcze nowości? Z nowości jest również to, że mamy dwie pojemności takiej baterii. Mamy tutaj 504 Wh oraz 630 Wh w tej samej obudowie. I co ciekawe, ta bateria jest kompatybilna w jedną, jak i w drugą stronę. Czyli możemy po prostu zamienić jedną z drugą i ona ma dokładnie te same wymiary, także możemy pożyczyć od kolegi i to będzie dalej działać. Mam nadzieję, że Krzysiek rozwiał Wasze wątpliwości. Naszym gościem był Krzysiek Kłosowski. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi. Dziękuję również. A jeżeli macie pytania dotyczące e-bajków, napiszcie w komentarzu, przekażemy je i udzielimy Wam odpowiedzi. Dzięki, do zobaczenia. Na razie, cześć.